Nie wiem, czy mieliście okazję odwiedzić to niesamowite miejsce. Jest ono piękne zarówno zimą, jak i latem. Twierdza Wisłoujście to taki niezwykły zabytek sztuki fortyfikacyjnej. No w ogóle jej nazwa wywodzi się z czasów, gdy ujście Wisły znajdowało się bezpośrednio na północ od twierdzy. Miejsce to w ogóle stanowi ważny punkt z widzenia strategicznego. No, stąd można było kontrolować ruch statków wychodzących i wchodzących do portu w Gdańsku. Strategiczne znaczenie tego miejsca doceniono bardzo wcześnie. Nie jest wykluczone, że już za panowania książąt pomorskich właśnie w tym miejscu znajdowała się strażnica. Pierwsze pisane wzmianki o istnieniu strażnicy na miejscu dzisiejszej twierdzy pochodzą jednak dopiero z połowy XIV wieku. Była to budowla drewniana, nic też dziwnego, że ulegała ona często w ogóle zniszczeniu. Pierwsza stała budowla fortyfikacyjna powstała tu już po wyswobodzeniu się Gdańska spod panowania krzyżackiego, które miało miejsce w latach 1308-1454. W 1482 roku wzniesiona została tutaj murowana cylindryczna wieża, służąca do celów obronnych oraz jako latarnia morska. Na jej szczycie nocą rozpalono ogień wskazujący statkom drogę do portu. Sama wieża nie stanowiła dostatecznej obrony, to też w okresie wojny polsko-krzyżackiej w latach 1518-1521 wzniesiono wokół latarni drewniane umocnienia. Wokół tego rdzennego w ciągu następnych dziesiątków lat narastały poszczególne obiekty obronne, które złożyły się na całość fortyfikacji Wisłoujścia. Wiek XVI, a zwłaszcza jego koniec, jest okresem szybkiego rozwoju broni palnej, wzrostu siły burzącej dział, a co za tym idzie, modernizacji fortyfikacji i powstawania nowych systemów obronnych. W Gdańsku stosunkowo wcześnie zdano sobie sprawę z konieczności przedsięwzięcia tych kosztownych, lecz niezbędnych dla bezpieczeństwa miasta prac. W latach 80. XVI wieku wokół wieńca na miejscu drewnianych umocnień wzniesiono czterobastionowy fort Carré, skonstruowany w myśl zasad fortyfikacji nowowłoskich. Bastiony fortu posiadały kazamaty i działobitnie, z których można było prowadzić ogień wzdłuż murów. Ściany bastionów wykonano z cegły, a naroża wzmocniono ciosami kamiennymi. Ostrzał przedpola prowadzono z dział umieszczonych na bastionach. W kazamatach widnieją daty 1586-1587 i te daty wskazują na czas ukończenia poszczególnych obiektów fortyfikacyjnych. Fort Carré otaczała nawodniona fosa, poprzez którą prowadził wjazd do wnętrza umieszczony w murze kurtynowym pomiędzy bastionami i zabezpieczony bramą oraz mostem zwodzonym. Tunel bramy poprowadzono skośnie w stosunku do osi wjazdu, aby zabezpieczyć wnętrze fortu przed ewentualnym rażeniem pociskami. Data 1602, widniejąca na portalu wejściowym fortu, odnosi się do prac końcowych prowadzonych w tym forcie. Dla osłonięcia fortu przed bezpośrednim atakiem wzniesiono według wskazówek włoskiego rzeczoznawcy Hieronima Ferraro w latach 1624-26 tak zwany szaniec wschodni. Składał się z pięciu bastionów ziemnych poprzedzających fosą. No, analogiczny szaniec zachodni znajdował się na drugim brzegu Wisły, naprzeciwko twierdzy. Umocnienia obu szańców były stale rozbudowywane i uzupełniane praktycznie nawet i w XVIII wieku. Lata 1657-58 to są lata, gdzie przypada połączenie jednolitego systemu obrony fortyfikacji i twierdzy, systemu obronnego miasta w okresie tym pruskim i w okresie wojen napoleońskich, czyli to jest 1793-1914, umocnienia twierdzy ulegały dalszej modernizacji. W sumie po I wojnie światowej twierdza utraciła jako takie znaczenie militarne, no i w okresie międzywojennym pełniła funkcję bazy klubów żeglarskich. W 1945 roku została niemal doszczętnie zniszczona. Od 1974 roku twierdza Wisłoujście jest w zarządzie Muzeum Gdańska, no i od tego czasu trwają prace ratownicze oraz badania archeologiczne, historyczne czy też konserwatorskie. No i też z tego powodu twierdza dopuszczona jest do zwiedzania praktycznie jedynie warunkowo. No mimo to, uwzględniając wszelkie niedogodności, warto jest zobaczyć ten unikalny zabytek sztuki fortyfikacyjnej, gdzie wciąż czytelne są wszystkie warstwy konserwatorskie, które dokumentują tą praktycznie niezwykłą historię.